Ale to dzieciństwo było takie średnie, jego, jego, ojciec, jego ojciec zginął. Matka żyła na biednym, biednym domu na bardzo gospodarce. prowincjonalnej gospodarce. On sam żył na tych domach akademickich albo przedtem bursach. I to powodowało chyba również to, że w Mietku coś się powoli zarywało. Mhm. No, po prostu zaczynał, jak wielu z naszego pokolenia, gazować. Bo alkohol był wtedy remedium. Na wszystko, niestety. na wszystko. Tudzież wspomnienie dzieciństwa. Tak, powracało. To właśnie w, doskonale widać w takim wierszu Powrót, kiedy on napisał: Pole zalega na starym. W zatartej frazie skrzypiec klek od wozu i bociana. Oset kwitnie. Do czego porównać równinę? Do słonecznika, do snu ciemniałej, do zmęczenia w pacierzu. Amen. Dzieci idą do szkoły, ogórek dorasta do ziemi, jest jej ciężarem. Oglądam swoje ręce, oglądam się za siebie. Tu, gdzie byłem, nie ma mnie. Tu, gdzie jestem, nie ma mnie. Tu, gdzie będę, czy będę? Na no to, to jest bardzo dobrze pokazujący Mietka, bo ja mam takie wrażenie, że on starał się gdzieś zadomowić. Ale nawet w tym Gdańsku nie bardzo, nie bardzo chociaż tam otrzymał dość dobre warunki, miał swoją pracownię, ale nie umiał jakoś się znaleźć, nie umiał przylgnąć do tych środowisk. Ciekawe, że Gdańsk, który w tym czasie miał wiele ciekawych inicjatyw teatralnych różnych, Znał Mietka, ale Mietek był jakby gdzieś tam plątał się z boku. I to był problem Mietka. Jak to czytałeś, przypominała mi się jeszcze jedna jego opowieść. Też wrócił stamtąd od siebie i mówi Ernest. Mówi wiatr wiał straszny, a ja malowałam akwarele, bo akwarele nadają się do tego, żeby malować na żywo, żeby złapać te y, pochylenie, topul. Mówi on, nap, nap, napisał taki wiersz, to pole jak miotły, tak pochylały się. A poza tym mówi, wiesz co, Obrzeźbiłem wszystkie polne kamienie, yy, zrobiłem z nich rzeźby na nich, coś się napracowałem. No ja mówię do niego co, no i tam zostanę. Yy, taki, taki on, yy, taki on trochę był. Yy, z moim pokoleniem, Mietek, z pokoleniem współczesności był związany i nagle nam zniknął z oczu. No właśnie, kiedy mówi, że pokoleniu współczesności trochę rozmawialiśmy i o Grochowiaku, yy, też piszą, że, że on się z Grochowiakiem też, yy, też przyjaźnił. Jak, jak czytam te jego wiersze, to widzę jakąś yy, yy, fascynację też tą poetyką, którą wy uprawialiście, takim turpizmem. No właśnie, szukam wiersza, ale to... Co ty o tym sądzisz? Czy Nie, on, był, no, on był z was, czy był, czy był spoza? No, my wszyscy byliśmy z siebie, każdy był inny, ale gdzieś odczuwaliśmy ten świat podobnie. Tylko, że Mietek rzadko przyjeżdżał do Warszawy, myśmy w większości mieszkali w Warszawie. Mietek był człowiekiem, który no jakby był bardzo dobrym poetą, co więcej, posiadał dużą wiedzę. Ale to się gdzieś rozpływało, bo on bardzo łatwo lubiał wpadać w takie dy dyskusje trochę bełkotliwe, do, cz do czego go ciągnęli różnego rodzaju ludzie na, na wieczorach, że, że tam mówili o uczuciu, że poezja to powinna być uczucie. Mietek na przykład lubił, jak był jakiś moment, który mu nie odpowiadał, wskakiwać na stół i recytować Majakowskiego wiersz. Albo Jesienina. Albo Jesienina, tak. No e eh... Czyli szedł bardzo uczuciowo. Mnie tak zresztą, ja nawet nie wiem, czy on gdzieś pracował. My, my w Warszawie, ci ze współczesności, Staszek Grochowiak i ja, i prawie każdy z nas gdzieś oprócz tego pracowaliśmy, co nam dawało pewnego rodzaju inne spojrzenie na świat. No i jakieś poezja. bezpieczeństwo. No tak, a poezja była, te wiersze jakby się pisało, ale wiele się nie oczekiwało za tą poezją. To Jasne. było nasze. E, ja nie wiem, jak tam było z Miatkiem. W ogóle w takich miejscach, nawet bardzo ważnych jak Gdański, inaczej podchodzili do poetów. No, w każdym razie Mietek gdzieś się zagubił. Był... No, zagubił się, ale ja czytając wiele wierszy, no, czuję, że on był jednym z Was. Na przykład w takim, w takim wierszu motyw z różami napisał: Miałem 10 lat, myślałem piękne róże. Miałem 20 lat, myślałem nogi cieląt odcięte z mięsem. Miałem 30 lat, myślałem purpurowe szmaty do zmywania ścieków w szpitalach położnych. Teraz mówię: Stare klęski, młode róże, nogi cieląt odcięte z mięsem, purpurowe szmaty do zmywania ścieków w szpitalach położnych, dzikie róże rodzących niewiast. Można by powiedzieć: Róże Świętej Teresy. No to tak jakby, że tak powiem, grochowi, jakby, by się bardzo mu to spodobało. Płonąca tutaj. żyrafa, bo życie znaczy kupować Ta, mięso i tak dalej. Sprzedawać mięso. Ale ja myślę, że tam. Biało... Działała, no może nie mam racji, ale myślę, że działała również pewna psychologia. Otóż Mietek, będąc właśnie w, na wybrzeżu, dość daleko tego, co się działo z nami w Warszawie, nagle zrozumiał, zobaczył, że my robiliśmy jakieś również kariery poetyckie, coś o nas pisano, a on, choć był dobry, o nim o wiele mniej. Charakterystyczne było, że on się przywiązał absolutnie do wydawnictwa morskiego w Gdańsku. I Głównie w nim wydawał, i nie próbował nawet szukać gdzieś innego miejsca, może z Czyli góry. Czyli jego docieranie też było przez to mniejsze. Tak, nie. Może on z góry uważał, że, że, jest, że go nie przyjmą, chociaż myślę, że go by przyjęli. On miał taki jakiś czuły uraz, choć bardzo się lubiliśmy, a poza tym uciekał. I to ciekawe, że on starszy ode mnie o od 4 lat. Uciekł do kolegów młodszych ode mnie o 6 lat, jakby do tego innego pokolenia, bo powiedział. Do tych poetów przeklętych, trochę, tak? Tak, do Do Stachury, do Milczewskiego Bruna. Bruna tak. No z tym przekleństwem to było. Wojaczka. wojaczka no może go mniej znał, ale po, nie wiem. Ale Stachury Milczewskiego Bruna znał. Stachura niby był z tych poetów, ale nie był, bo to też ciekawe, że Stachura, nigdy go nie pamiętam, żeby pił. Stachura był niebywale zorganizowany w życiu, przeprowadzał swoją poezję, twardo, swoje życie jako ciągłego poety, niezwykle konsekwentnie i twardo, bardzo na trzeźwo. Natomiast Mietek po prostu tak rozlatywał się. Zresztą Sakura miał tak, lubił tych swoich kolegów, ale oni też mieli pewnego rodzaju takie pęknięcie, bo stet Stachura był w pewnym momencie bardzo popularny, oni jakby o wiele, o wiele mniej. No to tak to jest w naszym życiu poetyckim, że coś zaskakiwało. Ale Mietkowi raz zaskoczyło, niebywale. Otóż nagle ukazał się artykuł w Polityce. Takie artykuły były bardzo ważne napisany przez samego Sandauera. No to wielki krytyk, tak. tak? Że były ważne, to wiem, bo kiedyś on o mnie napisał i to jakby budowało yy, postać, już, postać i karierę. I on napisał Mietku niezwykle ciekawy i ciepły artykuł, jako wyjątkowym yy, wyjątkowym egzemplarzu. Yy, I właściwie trzeba było pójść dalej. Natomiast Mietek jakby się wycofał być może czekał jakiś ofert, czekał, że zechcą wydać jego tomik, ale on był daleko. On był daleko i poza tym chyba już Śmietek był w tamtym czasie w tym takim jakimś innym stanie psychicznym, że, że on pewnych rzeczy już nie mógł zrobić. No, no tak. bo wpadał w nał. W wiersze Autobiografia Czychowski napisał Zrzeka się przyjmując, jakby tracił wiarę. To miasto maszkarami karami drwi z, jego, z niego bezgłośnie. Pół życia tu zostawił sobie na szyderstwo. Poważny jest jak budda, który połknął żabę, i wie, że zaskrzeczy w nim, gdy otworzy usta. Skrzywią się piękni, i władni obrócą plecami. Ach, ten Czychowski powiedzą. Znowu się wygłupia. No, dokładnie, tak on to napisał. Zresztą to też trzeba powiedzieć, że jego wiersze przylegają do pewnych momentów jego życia. Ja, jak to mówię, to muszę powiedzieć uczciwie, że już dorosłego, a nawet podstarzałego, lekko bo przecież zmarł w dosyć słusznym wieku. Yy, no. Nie pamiętam, albo powiem szczerze, nie chciałem pamiętać. Te spotkania późniejsze były dla mnie bardzo trudne, bo Mietek był jakby moim jednym z najważniejszych przyjaciół, kimś, który wpłynął na pewno od samego początku na, na moją poezję, a poza tym przyjaźń młodości jest naprawdę niezwykle ważna. Pamiętam jego wiersze, czytywałem, a jednocześnie. Już z Mietkiem jakby nie dawały się... Napisano no, Napisano o nim w ten sposób, Reneście Mietek Czechowski w ostatnich dwóch dekadach swego życia Stał się odyńcem, samotnikiem Miał swoje stałe ostępy Pracownie przyjaciół, gdzie zapadał się na jakiś czas Ale też miał swoje życie jawne Tarasy, piwiarnie, knajpy Gdzie można było go spotkać W przedziwnej nieraz kompanii. Tęgi, zwalisty, czerwony na twarzy Właściwie bez zębów Które stracił, zapadłszy na paradento paradentozę Zęby wyjmowałem jak pestki ze słonecznika tak pisał. Z nierozłączną torbą przewieszoną przez pierś, w której nosił swe rękopisy, jakieś wycinki, tomiki wierszy albo żywność dla swych dzieci. Z protezą prawej ręki, która nieraz służyła mu jako groźna broń, o czym już mówiliśmy. No to jest taki opis okropnie dojmujący, bo dla mnie, bo, bo tak jakby go widziałem. Było to przyznać jeszcze, że dla mnie Niebywale trudne widzieć takiego Mietka, którego pamiętałem. Jako bardzo uroczego, przystojnego chłopaka yy, o bardzo przenikliwych oczach, y, to zawsze wszyscy widzieli, pełnego dowcipu i tak dalej, z tą koszmarną torbą. Przeby, by, by, niby to była taka torba la malarska, la coś, ale to była właściwie ostatecznie torba dziadowska. Tak, trochę jak taki dziad Kloszart, tak. tak, bo on zbierał tam różnego rodzaju jedzenie <grym> i coś tam nosił dla rodziny, bo z jego rodziną też miał tysiączne kłopoty, coś mu się nie udawało. Wiersze nosił, coś wyjmował, z jakimś dziwnym towarzystwie czytał, jacyś jego adoratorzy. Skądinąd na pewno uczciwi i głęboko rozumiejący poezję, ale po prostu już rozwaleni zupełnie psychicznie, recytowali jego wiersze. Było to taka takie życie, które, które jego degradowało. Niektórzy poeci talent mają taki, że znajdują w tym olbrzymią siłę, ale z tych wierszy widać, że on sam jakby wie że już jest tym przychowskim, którym, z którym nie można się dogadać. Tak, Znów, tym, który się wygłupia. Tym, który się wygłupia. No na jego obronę tutaj Zbigniew Żakiewicz w takim wspomnieniu w dzienniku bałtyckim, do którego dotarłem z 96 roku napisał, jego niepospolitość zdradzały jedynie oczy, które nigdy nawet w największym odurzeniu nie traciły swego wyrazu. Oczy małe, okrągłe, piwne, spozierające z jakichś prastarych, praludzkich głębin, gdzie zwierz był na wpół ludzki, czy człowiek na wpół zwierzęcy. Zawsze czujne oczy leśnego człowieka, czy może właśnie ślepia odyńca, samotnika. A zarazem oczy zdradzające stan wiecznego wrzenia tej niespokojnej duszy. No oczy to on miał takie, że ja jak pamiętam, staram się wyobrazić jego oczy, to wiesz, pamiętam jakby czarne punkciki źrenic. I chyba miał małe, tylko że kiedy on był... Ale przenikliwe takie. Przenikliwe, właśnie takie... Yy... I nawet takie nieco, powiedziałbym, m, przestraszające, przerażające, mhm. ale czy raczej przestraszające nas, bo nie wiadomo było, co się za tym kryło. Tylko kiedy to potem było w twarzy, która była no już okropnie taka m, zniszczona yy, i bezzębna, i w tych fałdach, mietek strasznie zmienił się. To było to było bolesne, a jednocześnie a jednocześnie pisał ciągle znakomite wiersze. wiersze.